Ja nazywam się Irena Weber-Wielecka, jestem przewodniczącą tego osiedla. Zapewniam Państwa, że postaram się naprawdę dołożyć wszelkich starań, żeby rozbudować dalej to osiedle, żeby nasze dzieci i inne dzieci mogły się wreszcie gdzieś bawić i nie chodzić po ulicach. Ze swojej strony chciałam bardzo podziękować panu burmistrzowi za to, że współdziałał z nami, wspomagał nas, bardzo nam pomagał. Panu Henrykowi Wiewiórze, który jest akurat tutaj radnym na tym naszym osiedlu, który użył wszelkich sił, żeby to doszło. Oczywiście panu Jackowi Łąkowi, który zaprojektował i dokonywał tutaj tych wszystkich, dopilnowywał wszystkich tych zadań. Chciałam jeszcze powiedzieć, że będziemy oczywiście rozbudowywać, będziemy się starać o dofinansowania w miarę możliwości urzędu, w miarę możliwości finansowych. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Państwa. Myślę, że w takim pięknym dniu otwieramy dzisiaj kolejny plac zabaw na terenie Krynicy, tym razem przy ulicy Granicznej, właściwie na granicy naszych dwóch osiedli, ale cała praca została wykonana koncepcyjna przez przy współudziale zarządu osiedla Krynica Centrum. Proszę Państwa, krótka historia, bo być może, że nie wszyscy Państwo pamiętają. Wiemy doskonale, że ulica Kruszewskiego z przyległościami jest dosyć mocno zabudowana i nie było łatwo znaleźć miejsce, żeby plac zabaw powstał. Pierwotna koncepcja, która była tutaj nieopodal, spotkała się z pewną krytyką, z pewną dyskusją, ale najważniejsze jest to, żebyśmy osiągali wszystko w spokoju, w zgodzie, jakieś kompromisy i myślę, że to miejsce jest absolutnie kompromisowym. Plac zabaw jest spory, plac zabaw, pamiętacie Państwo, że jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał jak plac budowy, w tej chwili wygląda już coraz lepiej. Wiem, że część z Państwa być może jest rozczarowanych, że tutaj nie ma jeszcze urządzeń w takiej większej ilości, ale chcę powiedzieć, że miejsce jest absolutnie perspektywicznie rozwojowe. Najlepszym dowodem na to, że będziemy to rozwijać, jest to, że na ulicy Wiejskiej również plac zabaw został najpierw otwarty w wersji nieco oszczędniejszej, a później na przykład budżetu obywatelskiego, decyzją mieszkańców, został rozbudowany do w tej chwili już naprawdę bardzo takiego sporego, atrakcyjnego, wyposażonego w wiele, powiedziałbym, elementów, zarówno dla dzieci, dla młodzieży, czy dla osób starszych, tak aby mogli nam spędzać czas wolne chwile. Szanowni Państwo, zapewniam, że ten plac zabaw będzie też zagospodarowany jeszcze szerzej, ale uważam, że o tym powinni decydować mieszkańcy. Czyli mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają o nieopodal, oczywiście zarząd osiedla Centrum, a ja w miarę oczywiście możliwości finansowych będę spełniał wszystkie Państwa oczekiwania, bo taka jest moja rola. To dzieciaki tak. A tak niedużo, żebyśmy za dużo wąchali rączkę. Już. Dziękuję ci. Pani Aniu. Pani tu. Proszę bardzo. Kamerat. Pana. Zapraszamy. Panie prezesie, zapraszamy. Kawałeczek trzeba też. Wszyscy sobie muszą ktoś uciąć. Po centymetrze. Wszyscy, proszę bardzo. Może z tą dziewczynką. Tak? Dzisiaj jest moja właśnie. Tak, to jest moja wychowanka od wielu lat. Tak jest. Brawo. O, ile pan tam jest? Ja już teraz już. Brawo. Brawo. Zapraszamy bardzo. Chodźcie, bo się już nie mogą doczekać. Oddajemy do użytku plac zabaw dla dzieci. Oczywiście bardzo się cieszymy, że nareszcie powstał taki plac. Będziemy się starać, żeby ten plac rozbudowywać. Dziękujemy panu burmistrzowi za pomoc, bo w gruncie rzeczy najbardziej nam pomagał pan burmistrz, pan Jacek Łądka, który konstruował to wszystko. Myślę, że będzie nam długo służył. Oczywiście będą wszyscy
wszystkie rzeczy zakupione, jeszcze więcej, rozbudowany. Za chwileczkę będą posadzone drzewka, każde dziecko, pan burmistrz. I myślę, że będziemy życzyć wszystkim dzieciom wesołej zabawy. Bardzo serdecznie Państwa witam. Witam serdecznie mieszkańców naszej gminy i oczywiście wszystkich widzów MTV24. Proszę Państwa, jesteśmy w szczególnym miejscu. To jest ulica Graniczna. Jesteśmy właściwie w miejscu, które dotychczas było takim trochę niezbyt przyjaznym ugorem, ale decyzją zarządu osiedla Centrum, oczywiście i Urzędu Miejskiego, uznaliśmy, że w tym miejscu będzie optymalne zlokalizowanie placu zabaw, które ma służyć oczywiście mieszkańcom, dzieciom, ale również osobom starszym. Jak widać, siłownia w powietrzu to też dla osób starszych produkt adresowany. I oczywiście, jak Państwo wiedzą, program rozwoju tego typu bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Krynica-Zdrój jest przeze mnie realizowany już od wielu, wielu lat. Zawsze robimy to w porozumieniu oczywiście z mieszkańcami. No i to miejsce okazało się optymalne. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że to nie tylko oczywiście mieszkańcy, którzy są tutaj, powiedzmy, żyją tutaj nieopodal, ale zwracam też uwagę na to, że 200 metrów stąd jest zlokalizowane, sytuowane przedszkole, które w kameralny sposób, oczywiście świetnie prowadzone, ale niestety nie mam tam żadnego zaplecza, nie mam tam placu zabaw. A zatem, jak Państwo zwrócą uwagę tutaj na te dzieciaki bawiące się w tej chwili, to dowód chyba najlepszy, że zrobiliśmy chyba również i frajdę właśnie dzieciom uczęszczającym do tego przedszkola. Proszę Państwa, inwestycja była realizowana za środki finansowe, oczywiście gminne. Łączna kwota przekroczyła 150 tysięcy złotych. Jak Państwo widzą, jest tutaj kilka siłowni, elementów siłowni na wolnym powietrzu, ławki, jakieś powiedzmy huśtawki, piaskownice i inne tego typu elementy. Jak widać, miejsca jest sporo. Będzie ten plac rozbudowywany, więc tym z Państwa, którzy oczekiwali czegoś bardziej rozbudowanego, zaręczam absolutnie, że będziemy w porozumieniu z zarządem osiedla Centrum, z mieszkańcami, z Państwa wnioskami, będziemy ten plac rozbudowywać. Nie wykluczam oczywiście, ale to będzie decyzja mieszkańców, że może tutaj uda się zbudować jeszcze boisko takie, powiedzmy, wielofunkcyjne, ponieważ miejsca jest dość, ale o tym będą decydować mieszkańcy, jak zawsze, bo to oni są najważniejsi. Proszę Państwa, chcę podziękować panu Jackowi Łące, on z ramienia urzędu koordynował tę inwestycję, wykonawcy, który pracował tutaj w trudnym terenie dosyć długo. No i chcę też powiedzieć, że mamy chyba w tym miejscu taki teraz, powiedziałbym, cykl wielu ciekawych inwestycji, bo dopiero co oddaliśmy do użytku budynek tak zwanego Starego Środka Zdrowia. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Teraz ten plac zabaw. Za chwilę obok placu zabaw będzie przebiegała ścieżka rowerowa, która będzie łączyła gminę Krynica-Zdrój z gminą Muszyna. Będzie to ścieżka o łącznej długości 12 km, ale na odcinek ten krynicki przypada 4 km, a więc od deptaku wzdłuż tutaj właśnie tego placu zabaw, ulicą Graniczną i później wzdłuż pod Ukrzynianka, aż do Zawodzia, aż do granicy z gminą Muszyna w Powróżniku. A więc tych inwestycji sporo. Ta inwestycja rowerowa finansowana jest oczywiście z Unii Europejskiej. Wartość kosztorysowa tego przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych, 4 miliony dofinansowania. No więc mam nadzieję, że dzielnica zostanie w pełni ożywiona. No i mam nadzieję, że będzie służyła naszym najmłodszym mieszkańcom, ale również tym starszym i najstarszym, bo jak widać, urządzeń nie brakuje dla, można powiedzieć, wszystkich pokoleń. Jeszcze nas potrzeba. Jeszcze? Podnieś jeszcze. Czekaj. Troszkę jeszcze. Nasyp jeszcze. Tak jest. Tyle ma być w ogóle. Dobra. No, proszę. O, już, 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 dobrze. Trochę za mało chyba tej ziemi, nie? Dobrze jest?
Trochę jeszcze do spodu, nie? Chyba. Do spodu. Czekaj, ja przytrzymię. Może... O, jeszcze wyciągniemy.